Zdesperowani działacze jednego ze związków zawodowych MZK złożyli skargę na działalność pani burmistrz Jolanty Barskiej jako organu założycielskiego tej firmy. Zdaniem związku prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Anna Pyka mobbinguje pracowników. Zdaniem obecnych na sesji związkowców, byłych już pracowników MZK, pana Władysława Kaliki i Grzegorza Kornackiego, łamanie praw pracowników i utrudnianie prowadzenia działalności związkowej to sposób postępowania prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie. Związkowcy ponadto nie mogą czuć się bezpiecznie, pomimo że przed zwolnieniem chroni ich przecież prawo. Mówią, że pani prezes ma około 6 spraw sądowych z pracownikami. To dużo, podkreślają. Centralne środki masowego przekazu, jak się tym zajmą i władze krajowe, no to krótko mówiąc, będziemy pośmiewiskiem przez tylko i wyłącznie upartość jednej osoby. Nie znamy opinii na niniejszy temat burmistrz Barskiej, bo ta była nieobecna, ale w jej imieniu głos zabrał Piotr Walach, jej zastępca. Nie kwestionuję, jest konflikt na terenie zakładu. Płaszczyzna tego konfliktu to jest pracodawca, pracownik. Mówił, że to zgromadzenie wspólników nie ma formalnych możliwości, w jaki sposób oddziaływać na zarząd. Czyli pani prezes jest odpowiedzialna i bierze odpowiedzialność, ma prawo podejmowania decyzji, również tych personalnych, i bierze za to odpowiedzialność. Prezes Anna Pyka nie poczuwa się do winy, choć sprawę nie chce komentować. Co ciekawe, podstaw do skargi na prezesa MZK nie potwierdzają związkowcy z dwóch pozostałych organizacji, jakie działają w nyskim MZK. Ci nawet chwalą sobie współpracę z prezes Anną Pyką i krytycznie wypowiadają się o swoich kolegach. Związki zawodowe oraz pracownicy niezrzeszeni piszą tak. W dniu 24 lipca 2013 roku zostało już złożone przez nas oświadczenie, iż nie są nam znane przypadki czynów zarzucanych pani prezes stanowiących o stosowaniu przez nią mobbingu, nękania, prześladowania ze względu na przynależność związkową. Obrona przed zarzutami wymykała się od samego początku spod kontroli pani prezes, której nerwy puściły już we wstępie tłumaczeń. Pierwszy raz mam możliwość tutaj powiedzenia czegoś. Jest mi bardzo przykro, staram się. To jest 150 firm komunikacji miejskiej w Polsce. Tu jesteśmy oceniani. Mało tego, 3 lata temu kapitał zakładowy spółki to było niecałe 5 milionów. Dzisiaj jest 10. Czy państwo tolerują taką sytuację? Panie Smago, jestem kobietą, nie potrafię tego przeczytać, ale może pan tutaj przeczyta te zdania, podkreśl, proszę. Proszę bardzo, będę wdzięczna, ale słowo jest kropkami. Czy państwo chcecie, żeby wasze żony, wasze dzieci, wasze matki obsługiwali tacy kierowcy? I nawet gdyby było właśnie tak, jak podkreślała pani prezes, że matki i żony radnych nie chciałyby być obsługiwane przez takich kierowców, sami nie byli przekonani do prowadzenia dyskusji na ten temat. Co za tym idzie, w sprawie nie podjęto żadnych konkretnych ruchów ani decyzji. Sprawa wrócić ma przy okazji następnej sesji.